Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj po raz kolejny przenosimy się do Wielkiej Brytanii i zapraszam Was do wysłuchania sprawy, która wydarzyła się 9 czerwca 1996 roku i która dotyczy 25-letniej Melanie Hall. Melanie urodziła się 20 sierpnia 1970 roku. Przez swoich rodziców i znajomych opisywana jest jako młoda, ambitna i pełna życia. W 1995 ukończyła University of Bath i otrzymała dyplom z pielęgniarstwa. Po studiach rozpoczęła pracę jako pracownik biurowy w Bath Royal United Hospital i tam pracowała razem ze swoją matką Pat Hall. Był piątek, 7 czerwca 1996 roku. Pat podrzuciła Melani do domu jej chłopaka, Filipa Karlbauma. Filip i Melani byli świeżą parą, spotykali się ze sobą dopiero od miesiąca, a poznali się, ponieważ wspólnie pracowali w tym samym szpitalu. Melanie wraz ze swoim chłopakiem spędziła piątkowy wieczór, została u niego na noc, a następnie razem opuścili jego mieszkanie około godziny 11 w sobotę. Najpierw wybrali się na zakupy do położonego niedaleko Bristolu. Tam kobieta kupiła sukienkę, sukienkę, którą planowała założyć na popołudniowego grilla. Na tego grilla wybierała się razem z Filipem do wspólnych znajomych. I dokładnie tak się stało. Melanie i Filip wybrali się na grilla i tutaj warto dodać, że była to dość spora impreza, bo na grillu pojawiło się około 60 osób. Wszystko przez to, że tamtego dnia akurat rozgrywany był mecz Anglia-Szwajcaria w ramach Mistrzostw Europy. Wszyscy oczywiście oglądali wydarzenie, które zakończyło się remisem 1 do 1. Po grillu para zdecydowała się pójść jeszcze z inną parą, z którą się przyjaźnili do klubu. Nieistniejący dzisiaj już klub znajdował się na Walcott Street. Filip zezna później, że w klubie pomiędzy 24 a 1 w nocy, gdy wyszedł z toalety, to zobaczył, że Melanie tańczy z innym mężczyzną. Zeznał, że zdenerwował się i tutaj teraz są dwie wersje. Jedna mówi, że zdenerwował się, ale postanowił nie konfrontować się z Melani i po prostu opuścił klub i zostawił dziewczynę z ich wspólnymi znajomymi. Druga wersja natomiast podaje, że para się pokłóciła i później już tak samo, Filip po prostu wyszedł. Mężczyzna dodał, że uważał, że Melani albo wróci do domu sama, albo po prostu wróci z ich znajomymi. Sama Melani natomiast po raz ostatni była widziana, gdy siedziała na stołku przy barze około godziny pierwszej już 9 czerwca. I początkowo nikt za bardzo nie przejmował się tym, że Melani nie wróciła do domu. Była dorosła, miała 25 lat. Pierwsze oznaki, że coś może być nie tak, pojawiły się dopiero następnego dnia, kiedy to kobieta nie stawiła się w pracy. Początkowo jej matka pomyślała po prostu, że córka ma dzień wolny, ale później sprawdziła w grafiku i zauważyła, że samochód córki wciąż stoi na szpitalnym parkingu. Kobieta postanowiła wówczas zostawić pod wycieraczką karteczkę, prosząc Melani, by ta skontaktowała się z nią jak najszybciej to tylko możliwe. Melani jednak tego nie zrobiła, i jej matka oraz ojciec postanowili wówczas zadzwonić pod numer alarmowy. I zgłosić zaginięcie córki. To miało miejsce 11 czerwca. Do sprawy przydzielono śledczych i wszystko szybko ruszyło naprzód. Zaczęto od przesłuchania jej rodziny, znajomych i chłopaka. Filip zeznał to, co już wam powiedziałam. Policjanci podobno też odnaleźli i przesłuchali mężczyznę, z którym dziewczyna tamtej nocy tańczyła, ale on także zdawał się nic nie wiedzieć. Rodzina i znajomi kobiety zaczęli rozwieszać plakaty i apelowali by ktokolwiek kto ma jakieś informacje zgłosił się po prostu na policję. Przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania, przeszukano okolice, szukano także w rzece. 18 czerwca gazeta The Independent podała, że nikt kto tamtego dnia był w klubie nie wiedział co stało się z Melanie. W sprawie nie było zbyt wiele, zdawało się, że poszukiwania stanęły w miejscu i też między innymi z tego względu rodzina kobiety poprosiła o emisję odcinka o jej zaginięciu. Odcinek został nakręcony dla brytyjskiego programu telewizyjnego Crime Watch i został wyemitowany w listopadzie 1996 roku. W odcinku oprócz znanym wszystkim informacjom podano też dwie informacje, o których opinia publiczna wcześniej nie wiedziała. Powiedziano, że tydzień po zaginięciu Melanii pewien mężczyzna podsłuchał rozmowę. Mężczyzna ten spacerował wzdłuż kanału i w pewnym momencie usłyszał rozmowę pary, która mieszkała na barce. Kobieta miała zwrócić się do swojego chłopaka i powiedzieć mu, że mu nie wierzy i że jeśli nic się nie wydarzyło pomiędzy nim a Melani, to czemu wygląda, jakby był winny? Barka została opisana jako ciemnoniebieska z beżowym wnętrzem, a para miała być w wieku od 20 do 30 lat. Drugą informacją było to, że gdy pewien mężczyzna rozmawiał przed klubem z ochroniarzem, to zauważył Melanie rozmawiającą z innym mężczyzną. Osoba ta miała mieć około 180 cm wzrostu i ciemną karnację. Wspomniany mężczyzna ubrany był w jedwabną koszulę, czarne buty, a na ręku miał bardzo rzucający się w oczy zegarek. Później ten sam świadek miał też widzieć, że Melanie i ten tajemniczy mężczyzna opuścili razem klub. No i też oczywiście, tak jak już wspomniałam, w programie pojawiły się informacje, które już wcześniej w mediach się przewijały i może sobie powiedzmy teraz trochę o nich więcej. Podano m.in., że dwie dziewczyny, które odebrały swoje jedzenie na wynos i szły ulicą Wolcott w kierunku klubu nocnego, zobaczyły kłócącą się przed kościołem parę. Według nich opisana kobieta wyglądem przypominała Melanie, a mężczyzna został opisany jako osoba o ciemnych włosach, mająca na oko 180 cm wzrostu. Inny mężczyzna zeznał z kolei na policji, że on także widział kobietę, która wyglądem przypominała Melani i dodał, że widział ją w okolicach klubu. W samym programie pojawiła się też matka Melanii Pat. Ta zwróciła się do publiczności, mówiąc, że chce po prostu wiedzieć, gdzie jest jej córka. Prowadzący program Nick Ross zauważył natomiast, czy też może zasugerował lepsze słowo, że zaginięcie Melani może być powiązane ze sprawą osiemnastoletniej Louise Smith. Louise zaginęła w listopadzie 1995 roku po nocy spędzonej z przyjaciółmi w Bristolu. Jej ciało znaleziono siedem tygodni później. Morderstwo Louise zostanie jednak później rozwiązane, a za zbrodnie odpowiedzialny będzie student o imieniu David Frost. Też warto wspomnieć, że w czerwcu 1996 roku w Bath doszło do kilku napaści na tle seksualnym, ale policjanci będą później mówić, że nie ma wystarczających dowodów, by stwierdzić, że to samo spotkało Melanie. Uważano też, że być może kobieta poznała kogoś i z tym kimś się oddaliła z własnej woli i dopiero później spotkało ją coś złego. Po emisji programu na policję zaczęli zgłaszać się świadkowie, którzy twierdzili, że w noc zaginięcia Melanie słyszeli kobiecy głos, który mówił Leave me alone. Zostaw mnie w spokoju. Incydent ten miał mieć miejsce w pobliżu klubu pomiędzy pierwszą piętnaście a drugą w nocy. Jednak pomimo zgłoszenia się świadków w sprawie nie poczyniono żadnych konkretnych postępów, a ciało Melanii nie zostało odnalezione. Wprawdzie przesłuchano wielu mężczyzn, którzy byli znani w okolicy ze stosowania przemocy wobec kobiet, ale żaden z nich nigdy nie został podejrzanym. Natomiast pierwszym takim oficjalnym podejrzanym, takim wymienionym z imienia i nazwiska, stał się Mark Schiliper, który w 1999 roku zamordował 18 osiemnastoletnią Rebekę Stor. Mężczyzna został wzięty pod uwagę, ponieważ jego współwięzień zeznał, że Mark do wszystkiego się mu przyznał, no ale kiedy policjanci przeprowadzili dokładne dochodzenie, to mężczyzna wszystkiego się wyparł. Koniec końców, śledczy nie znaleźli żadnych dowodów, które mężczyznę ze sprawą by powiązały. W 2003 roku aresztowano i przesłuchano dwóch mężczyzn. Aresztowanie miało nastąpić po tym, jak niby odkryto nowe dowody. Aresztowani mężczyźni mieli po 30 lat, a policjanci przy ich zatrzymaniu powołali się na zeznania anonimowej osoby, która twierdziła, że ciało Melanii zostało wyrzucone na farmie świn. Po przeszukaniu farmy jednak niczego nie znaleziono, a mężczyźni zostali zwolnieni i nigdy nie postawiono im żadnych zarzutów. W 2004 roku, a dokładnie 17 listopada, Melanie została uznana za zmarłą. I tym sposobem musimy się przenieść o 5 lat, bo na tyle lat sprawa ucichła. Przenosimy się do 5 października 2009 roku. Pracownik ścinający trawę i czyszczący pobocze przy węźle numer 14 autostrady M5 natknął się na czarną torbę i niebieską linę. Mężczyzna podszedł bliżej i wtedy zauważył, że z torby wystaje czaszka i inne kości. Przestraszony od razu zawiadomił policję. Na miejscu odnaleziono również biżuterię i gdy pokazano ją rodzicom Melani, to ci potwierdzili, że biżuteria należała do ich córki. Natomiast późniejsze już badania potwierdziły, że częściowe szczątki należały do Melanie Hall. 29 października śledczy przekazali, że w pobliżu ciała znaleziono też trzy kluczyki do pojazdu marki Ford. Najprawdopodobniej do transita jest lub eskorta. Detektyw James Rico, który prowadził śledztwo, powiedział, że policjanci wierzą, że ciało zostało tam wyrzucone najprawdopodobniej rankiem 9 czerwca 1996 roku lub najdalej kilka dni po tej dacie. Osoba pozbyła się ciała w pośpiechu, a następnie samochodem zjechała z autostrady, skorzystała z lokalnej sieci dróg i zawróciła w kierunku południowym. Śledczy przyjmowali również do wiadomości możliwość, że osoba, która ciała się pozbyła, nie była osobą, która zbrodni się dopuściła. W miejscu, w którym odnaleziono Melanii nie odnaleziono wszystkich elementów biżuterii, kart oraz książeczki czekowej. Lina znaleziona przy Melanie wydawała się śledczym interesująca z kilku powodów. Po pierwsze, nie był to jeden kawałek sznura, a cztery krótsze złączone razem. Na linie znajdowało się też siedem węzłów. Trzy węzły łączyły ze sobą fragmenty liny, ale cztery pozostałe zdawały się nie mieć żadnego znaczenia, no ale śledczy nigdy nie doszli, dlaczego kto się tam umieścił. W toku śledztwa ustalono, że lina była powszechnie stosowana, chociażby na placach budowy. Pierwsze badania przeprowadzone w 2009 roku wykazały, że na linie znajduje się DNA, ale wówczas nie można go było zdjąć. Lekarz medycyny sądowej podał, że Melanie doznała poważnego urazu głowy i twarzy. Uraz powstał najprawdopodobniej po uderzeniu tępym narzędziem. Kobieta miała pękniętą czaszkę i złamaną szczękę, i lekarz powiedział, że można przypuszczać, że to te obrażenia doprowadziły do jej śmierci, ale nie można było tego stwierdzić z całą pewnością. Niemniej jednak, odnalezienie szczątków ożywiło wysiłki zmierzające do odnalezienia osoby odpowiedzialnej za zbrodnie. Policja wysłuchała wówczas po tym 2009 roku zeznań ponad 200 osób, a w 2010 roku dokonano kolejnych aresztowań. Aresztowano 38-letniego i 39-letniego mężczyznę. Opublikowano też informacje o samochodzie marki Volkswagen i powiedziano, że w samochodzie znaleziono rzeczy, które mogą być powiązane ze sprawą. 25 listopada 2013 roku aresztowano 44-letniego mężczyznę. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa, ale został zwolniony za kaucją 19 grudnia. Przeszukano natomiast jego dom, ale niczego tam nie odnaleziono. 28 listopada 2014 roku poinformowano, że nie ma wystarczających dowodów, by postawić temu mężczyźnie jakiekolwiek zarzuty. W 2016 roku policja przekazała, że dzięki nowo dostępnej technologii analitycy byli w stanie wydobyć z liny DNA. Dodano wówczas, że sprawca najprawdopodobniej jest osobą, która w ogóle nie wyróżnia się z tłumu. 23 czerwca 2016 roku policja aresztowała 45-letniego mężczyznę. Został on aresztowany po tym, jak w miejscu, w którym odkryto szczątki Melanii znaleziono jego DNA. Mężczyzna ten został jednak zwolniony za kaucją kilka dni później. W 2019 roku policjanci raz jeszcze zaapelowali do społeczeństwa o informacje. Oznacza to najprawdopodobniej tyle, że odnalezione i zbadane DNA niewiele do sprawy wniosło. W sumie do października 2019 roku dokonano 11 aresztowań, ale nikomu koniec końców nigdy nie postawiono zarzutów. Rodzice Melanie swego czasu oferowali nagrodę w wysokości 50 tysięcy funtów za informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania osoby, która odpowiedzialna jest za śmierć ich córki. Zdają sobie oni sprawę, że zbrodniarz żyje wśród nich. Mają nadzieję, że kiedyś uda się go złapać. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.